Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kanale Tadeusz Rolnik TV. Po dłuższej przerwie, już prawda, po dożynkach, jak właśnie dr Jerzy Jaszkowski mówił, największe, niezależne, ekologiczne dożynki. Także jesteśmy już w tej chwili w gronie. Powiem wprost, chcieliśmy powiedzieć parę rzeczy na temat ozonu. Jeszcze raz na temat ozonu, dlatego, że jest dużo przekłamań wynikających z niewiedzy i jak ozon może być zdrowy i jak ozon może być niebezpieczny. Goszczę dzisiaj w moim ogrodzie zimowym, w moim domu, Jurka Hanusa, którego przedstawiać nie trzeba, współzałożyciel Polskiej Akademii Zdrowia. Dzień dobry, witam. Wezgaja, który po prostu ma wiedzę na temat ozonu, aczkolwiek trudno go zaciągnąć na ekran, bo jest to człowiek, który ma dużo wie, a jak sam jest mówił sobie, a nie chce mówić. Nie chce mówić, po prostu źle się czuję przedtem. Dlatego jesteśmy tutaj jego wsparciem. Skąd mam to wiedzę? Jak żeśmy się poznali? Mamy wspólnego przyjaciela Janusza Stępniewskiego, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy Ciebie, jak nas będziesz słuchał. Ja myślę, że tak. W tej chwili Janusz jest za wielką wodą. Akurat jest w takim stanie, który jest po prostu wolny. Wolny, prawda? Tam mają takiego dobrego gubernatora i wszyscy teraz się tam przeprowadzają. Floryda. Konkretnie to jest Floryda. Marzymy, żeby Polska była też tak po prostu wolnym i takiego mieli, żebyśmy mieli takiego gubernatora, prawda? Natomiast ozon. Właśnie od Janusza dowiedziałem się dużo dobrego na temat ozonu. Jak on mi po prostu pokazywał, jak sobie wpuszcza przez słuchawki takie lekarskie, które się bada, prawda, ozon. I jak on opowiadał, że jak sobie zasnął i spał sobie całą noc i ten ozon pompował w siebie. Jak po prostu ozonuje sobie w domu wszystkie praktycznie warzywa, powietrze i jest dużo po prostu przekłamiań i dlatego Darek, jak się okazało, jest też jego, mamy tego wspólnego znajomego, który na temat ozonu i on jeszcze, Janusz, nauczył mnie o tych właśnie, o tym soku z traw, który też po ścięciu jest dobrze go ozonować. Ale jak to robić i w jakich urządzeniach, to teraz poproszę właśnie Darka o to, żeby właśnie o tym nam powiedział. Ja może parę słów o ozonie powiem. Co to jest ozon, gdzie występuje i tak dalej. Proszę Państwa, ozon jest to trójatomowa odmiana tlenu. Powstaje ona w stratosferze pod wpływem wyładowań elektrycznych z udziałem światła słonecznego. I to jest ta dobra działalność ozonu w naturze, ponieważ chroni nas przed promieniowaniem UV. Natomiast występuje jeszcze w troposferze, ale jest to mieszanina już ozonu i substancji smogowych, tych substancji lotnych, zanieczyszczających, które są w powietrzu. I to jest dla nas, ta odmiana, ta jakość ozonu jest dla nas bardzo zła. Zastosowanie ozonu jest przeogromne. Od przemysłu chemicznego, gumowego, wydobycia ropy naftowej, poprzez przetwórstwo rolno-spożywcze, rolnictwo, medycynę, kosmetologię, no masę tych dziedzin, gdzie stosowany jest. Można go otrzymać sztucznie przy pomocy generatorów ozonu, zwanych ozonatorami. I tutaj jest taka sprawa, że praktycznie jeden ozonator ma jedno przeznaczenie. W zależności od budowy, czym zasilany jest, z jakich elementów się składa. Natomiast nie ma ozonatora, który by robił wszystko. Co nam próbuje się przetłumaczyć, że żeby kupić dany produkt, że on zrobi wszystko nam. Wyozonuje żywność, wyozonuje mieszkanie, wyozonuje glebę i tak dalej. Jest to w gruncie rzeczy nieprawda. No właśnie, to jest bardzo ważna informacja, dlatego że szczególnie w ostatnim okresie, mamy w tej chwili końcówkę sierpnia 2021 roku, praktycznie od kiedy mamy informację, że zaczęła się pandemia, czyli w 2020 roku, no poszła fama w eter, że no ozon jest, można powiedzieć, niezbędny, a zarazem też uniwersalny. Tak, ja nie używam słowa pandemia, używam słowa zaraza. Nie, no my wiemy o co chodzi z tą pandemią. Właśnie dużo się mówiło o ozonowaniu kredek pogotowia na przykład, prawda? Tak. W
tym wydaniu, co było pokazane w telewizji, to absolutnie to jest niedozwolone. Ja nie wiem, kto na to pozwolił, kto wyraził zgodę na to. No, to jest jak gdyby konsekwencja tego, że mówi się, że ozon jest uniwersalnym środkiem dezynfekcyjnym. Ale tak, tylko... Ale tak jak sam powiedziałeś, jego zastosowania są bardzo różne. Jerzy, lekarstwo trucizny różni się czystością, stężeniem, dawką i tak dalej, i tak dalej. Tak samo z ozonem jest. No właśnie, jeżeli, może byś na ten temat wspomniał. Jeżeli ozonujemy karetkę, to pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, musimy sterylizację zrobić. Jeżeli nie zrobimy sterylizacji i tam będą związki organiczne, związki smogowe, pozostałości jakiejś tkanki, ślina. Czyli organiczne rzeczy. Rzeczy organiczne. I zadziałamy nad ozonem, wytworzymy następne związki, które są jeszcze bardziej szkodliwe. Mało tego, one mają postać bardzo malutko i one wnikną w wyposażenie karetki. Wprawdzie ona jest zmywalna, prawda, ale w niektóre rodzaju plastiku czy dermy wniknie to i bardzo trudno jest to zneutralizować. I dwie zasady. Kiedy zaczyna się rozpad ozonu, a kiedy zanik ozonu. Żeby móc korzystać po ozonowaniu z karetki, musi nastąpić zanik ozonu, a nie rozpad. Bo rozpad to jest częściowy, pozostają pewne składniki, a tu musi nastąpić zanik. Więc to wszystko, jak było w karetce pokazywane, że urządzenie było wkładane do środka, nie może być w środku, musi być na zewnątrz. Tak jak mówił świętej pamięci Rysiek Stępniewski, Mendelejew się robi. Mendelejew się robi, tak. Najpierw musi być sterylizacja i później ten generator ozonu, który jest przystosowany do tego, powinien być na zewnątrz. On powinien być odpowiedniej mocy. Tam przeważnie w tych przemysłowych ustala się gram na godzinę, prawda? Tak. A inne opcje są w ogóle niedozwolone. Tak. I po prostu czysty tlen i urządzenie na zewnątrz. Może być urządzenie, które jest zasilane powietrzem atmosferycznym, prawda, lub pompką. I wtedy w ozonatorze jest jeszcze filtr. Tak. Przejdzie przez filtr, zatrzyma pewne pyłki, pewne frakcje, które nie wejdą do komory, gdzie odbywają się wyładowania koronowe, gdzie jest tlen przetwarzany na ozon. I taka opcja musi być, ale to musi być, pierwszym etapem musi być sterylizacja. Jak wysterylizujemy to i wtedy wyozonujemy, jest OK. Czyli ja może teraz postawię się w roli takiego oponenta na zasadzie przeciwwagi. Ja oczywiście pewnie się z tobą zgadzam, ale będę może, stanę się tym takim, który jak gdyby ten ozon będzie propagował, ale to tylko po to, żeby na potrzeby naszej dyskusji. No ale przecież bardzo często ludzie wykorzystują ozonatory też do oczyszczania swoich pomieszczeń, domów, pomieszczeń, w których mieszkają. Ale po co? No jak to po co? Po to, żeby wyczyścić z grzybów, pleśni, bakterii, jakichś może stworzeń żywych, więc może w tym momencie też powiedzmy, czy te działania są prawidłowe i czy ta zasada, o której mówiłeś na przykładzie karetki, też obowiązuje. Ja bym karetki nie ozonował generalnie. Tak, tą karetkę może zostawmy, bo to będzie bardzo wąska karetkę czy samochody grupa. Ja bym dwa razy w roku ozonował na przełomie jesieni i zimy i później na wiosnę ze względu na klimatyzację. Ale tak jak mówię, żeby to robić dwuetapowo przynajmniej. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania się ozonuje w paru różnych celach, prawda? Właśnie. Jest sanitarne ozonowanie, jest pobudowlane. Jest tak zwane odgrzybienie mieszkania, ale odgrzybienie mieszkania tak jak gdyby musimy wydzielić tutaj, że jest syndrom chorego budynku, na skutek wad budowlanych powstaje grzyb. I klątwa Faraona, Aspergillus niger dokładnie. Tak. Przekleństwo. I drugi jak gdyby człon to jest tak zwany syndrom przewlekłego zmęczenia. I tutaj jest sens ozonowania mieszkania. Przy tym pierwszym, które wymieniłem, zespół chorego budynku, gdzie są wady budowlane, trzeba usunąć po prostu wadę budowlaną i wietrzenie zrobić. Czyli pozbycie się wilgoci. Ja tak słyszałem chyba od Janusza, że te budynki zalane, na przykład muzułmanie, to je wyburzają po prostu. W Polsce jest bardzo dużo budynków, na przykład w Dorzeczu Odry, gdzie były zalane i ja często z rozmówcami
jeśli rozmawiam, pytam pierwszy, kto przyjeżdża z Londynu, z Anglii, pytam się, czy jest, mieszkaliście w zagrzebionym budynku. Pewnego razu dziewczyna, która miała wyciętą tarczycę, miała ledwo 20 parę lat, pytam się, czy nie mieliście budynku zagrzebionego, mój proszę pana, raz na kontra zapleśniała. No więc, no, to już jest tak. To jest po prostu powód do wszystkich chorób od jednokomórkowych pasożytów, prawda? Tak, ale my do tego tematu zagrzybienia mieszkań jeszcze wrócimy, prawda? Ale z tego właśnie powiem, ale... z tego co ja wiem, że ty profesjonalnie te budynki odgrzybiasz. Tak, to jest taka operacja czteroetapowa. Właśnie o tym powiedz, bo po prostu klienci często się pytają i żeby nie robić tego Mendelejewa, jak się wkłada tą pompkę do środka, to powiedz o tym, jak to się powinno robić. Proszę Państwa, na pierwszym etapie robimy sterylizację. Robimy to przy pomocy zamgławiaczy ultradźwiękowych i dodajemy do tego jeszcze nośnik mgły. I tutaj możemy użyć... Bo ozon reaguje z wodą i wtedy jest lepszy efekt, prawda? Nie, najpierw robimy sterylizację, jeszcze ozonu nie robimy. Aha. Ten wstęp musimy zrobić, żeby później ozonować. Więc tu wykorzystujemy różne środki o niskiej polarności, nietoksyczne związki. Może to być perchydlor, który jest w 6-8% rozcieńczony, prawda? Może to być kwas podchlorowy, może to być ditlenek chloru. Generalnie wszystkich tych środków używa się w szpitalach, tam gdzie sterylizacja jest na poziomie LOG 9, to jest istotne dosyć. I tutaj chodzi o to, żeby zlikwidować wszystkie związki organiczne, związki smogowe, detergenty, związki zapachowe i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobimy, a zaczniemy ozonowanie, my sobie gorzej zrobimy niż lepiej. Po etapie sterylizacji następuje pierwszy etap ozonowania. I tu jest ozonowanie. Generatory ozonu płytkowe, które są w ceramice, stosuje się tutaj. Wartości stężenia to jest od 50 do 75 gram na godzinę. W zależności od powierzchni, nieraz i 100 gramowe przy większych powierzchniach. I stosuje tu się środki emulsyjne, też o niskiej polarności. Chodzi o to, że jak jest wytwarzany ozon, żeby on przyczepił się wirona. Wirun to jest ten grzyb, który chcemy zlikwidować. Po tym etapie ozonowania następuje ozonowanie tak zwane tlenowe. Używamy generatorów na lampach kwarcowych, które są zasilane tlenem. Może to być tlen z butli albo tlen z koncentratora, z tym, że koncentrator musi mieć przepływ około 10-12 litrów na minutę. To już lepiej butli z tlenem używać. I tutaj używamy takiego czynnika aktywizującego. On się nazywa siRNA. To jest wyciąg z drożdży browarnianych. I trzeci etap, który jest, używamy ozonowania katalicznego. To jest ozonowanie, gdzie występuje katalizator, w tym wypadku tlenek glinu to jest. Te ozonatory są też innej budowy, one są na tubie zbudowane. I tutaj nastąpi przyspieszenie jak gdyby reakcji, napompowanie w cudzysłowie ścian ozonem, żeby barierę na później tworzyły. I następuje po tej operacji nie rozpad, a zanik ozonu. Ten proces stosowany jeszcze jest w medycynie. Podobny proces jest stosowany przy odkażaniu żywności. Ozonowanie katalityczne. I po tym dopiero wietrzymy mieszkanie. Na drugim etapie tam jeszcze respirujemy. Respirowanie to znaczy wymianę gazową robimy, tylko nieopatrznie niektórzy myślą, że wtedy wietrzymy. Nie. Wymianę gazową robimy z tej mgły, która nam powstanie, plus ozon. Nie chodzi, żeby wymieszać. Po tym naszym spotkaniu na pewno będę miał dużo telefonów i pytań, bo jak każdy sobie uświadomi już, że to jest przyczyną wielu schorzeń, czy na przykład jak ktoś do mnie się zwróci, czy ja będę mógł przekierować kogoś do ciebie? Tak, kontakt. Profesjonalnie. Tak, kontakt tutaj z Tadeuszem i wtedy przekazanie. Ja Państwu jeszcze... Ja tylko właśnie chciałem, ja sam do tego doszedłem, a Janusz właśnie powiedział mi już raz syndrom chorego domu.
jak ja mu drugi raz opowiadałem, Jurku, że mieszkałem kiedyś w takim domu, tak. A wcześniej ci, którzy mieszkali, chorowali, to były 3 przypadki gruźlicy, a potem myśmy mieszkali, to był przejściowy domek i córka często łapała zapalenia skrzeli i płuc. No, może dzięki temu też stworzyłem ten, powstał ten syrop na wszelkie dolegliwości, który... Bardzo dobra rzecz. Natomiast ja już o tym wiem, że to przyczyną był chory dom. Tak, tylko ja bym jeszcze tutaj rozróżnił ten syndrom chorego budynku, a syndrom przewlekłego stanu prozapalnego, troszeczkę inne grzyby występują w jednym i w drugim. Ale to była jedna z przyczyn przewlekłego po prostu... Tak jak będziemy przy syndromie chorego budynku, jakaś wada budowlana, źle eksploatowany lub zalanie nastąpiło i tak dalej. A ten akurat był taki z jednego pustaka i po prostu nie miało ciepłego. Przemarzanie mostki, i pleśnia ściany, mostki. Tak. Natomiast przy tych drugich grzybach to są pewne objawy, które świadczą o tym, na przykład no może warto właśnie o tym powiedzieć. Ciągłe przewlekłe zmęczenie, stany depresyjne, narażenie. One działają na zasadzie takiej, że jak się rozwijają, opuszczają zarodniki lub spory. Mikrospory. One sobie fruwają w powietrzu i my je wdychamy. A jak jeżeli one się zasiedlą, na końcu odcinka będzie cała lista tak wytłumaczona, jak to od strony jest naukowców interpretowane, którzy zajmują się tym tematem. W każdym razie te syndromy plus, jeżeli osoba jest na przykład obciążona onkologicznie. I często zdarza się, że osoba obciążona onkologicznie później na płuca im się rzuca. To jest właśnie to, że mają jakieś procedury medyczne, układ odpornościowy jest słaby, plus do tego dołożymy zarodniki grzybów i mamy sprawę załatwioną. One się zasiedlają w oskrzelikach i w płucach. Dr. Cowell, na którym praktycznie ja się wzoruję, dla mnie autorytetem, on też świetnie mówi o ozonowaniu krwi i mówi, jeśli przeozonuje się krew, 6 razy, czyli to się krew opuszcza, nasyca ozonem i z powrotem. Tak. Po pewnym czasie mamy tą krew taką jak noworodek. Natlenioną. Natlenioną, różowiutką, aż się pieni, prawda? Tak, to jest... To jest jeden też z powodów, że warto to robić w profesjonalnych oczywiście klinikach. No tak, ale to niech to już lekarze wykonują. A, to jest, tak, to jest nie, tak. Specjalistyczny tak. Znam, prawda, podmiot. Lekarzy, którzy to robią w Warszawie, jest też taka klinika. Zresztą gościł u mnie Szymon, doktor Szymon właśnie na Dożynkach pierwszy. Szymon Grzywacz, tak. Gorąco polecam, jest to po prostu też fachowiec od tego, ale robią to profesjonalnie lekarze. Tylko on jako lekarz operuje właśnie wlewami. Tak. I ja jako, że nie mam nic wspólnego z medycyną, formogazowo. Ale formogazowo w oddziaływaniu na budynek, nie bezpośrednio na człowieka. Tak. Czyli wiele zastosowań. Typowa ozonoterapia. A teraz może powiedziałbyś coś o tym, jak ozonować. Dwa słowa powiem na temat budynków. Taki proces ozonowania wykonuje się na lata. To nie jest, że powtarzamy za rok czy za 2 lata. To z różnych źródeł różnie wynika. Rosjanie mówią, że 20-25 lat, Kanadyjczycy bliżej 18 lat, są Amerykanie tak samo około 20 lat. Także na około 20 lat. Ja powiem tylko tak, dopowiem, bo ja mojemu zaprzyjaźnionemu lekarzowi zrobiłem taką piwniczkę, ale zrobiłem to tak jak ty mówisz, tym Mendelejewem zrobiłem, wsadziłem to w tą pompę. Ozonator, tak. Ale ozonator miałem profesjonalny od Rysia, świętej pamięci Rysia Stępnieckiego, któremu dajemy hołd, wielki fachowiec, prawda, opowiadał też mi swego czasu, jak stopę cukrzycową, noga do odcięcia i opowiadał, no to słuchaj stary, no szkoda, no bo spróbujemy, nie, po miesięcznej takiej terapii noga została uratowana. Natomiast ja tego Mendelejewa tam zrobiłem i właśnie doktor mówi, że no słuchaj, ja wchodzę do tej piwnicy po roku czasu i dalej jest inna, jest różnica między tą a sąsiednią. Czyli coś tam, prawda, podziałało, natomiast tutaj mamy fachową wiedzę, ale to było robione na generatorze ozonu, który Ryszard... Tak, oczywiście. Ja mam to ten generator ozonu był lampowy i to całkiem innej jakości ozon, chociaż zasysane było powietrze atmosferyczne, ale już całkowicie inna budowa jego by była, więc ten ozon nie działał.
W jakim sensie tak. Na piwnicę można w ten sposób przeznaczyć. Ja bym nie radził używać do mieszkań. Czyli ma być zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych typowych. Zewnątrz tak? Do pomieszczeń mieszkalnych nie. Trzeba te cztery etapy przejść. Innego rozwiązania nie ma. Dużo jest rozwiązań i w internecie proponują, że będą ozonować, prawda? Ale no moim zdaniem lepiej w ogóle nie ozonować jest wtedy tak, jak jest proponowane. Lepiej po prostu zdrowsi będzie. Okay. A teraz, Darku, chciałbym, żebyś powiedział coś na temat właśnie ozonowania żywności. Nawet mamy w tej chwili plagę ślimaków w tym roku. Ale to panie Tadeuszu, w takim razie ja proponuję odcinek dotyczący ozonowania żywności zrobić następny. Aha. Bo teraz mamy bardzo fajne wprowadzenie do ozonu. Wiemy mniej więcej, jak używać. To tu jeszcze musimy używać. Wykorzystać chyba jeszcze jeden element, domy, które zostały zbudowane lub remontowane. Tak, a ozonowanie żywności zarane. Zostawmy sobie na następny odcinek. To jest bardzo ważne. Tak właśnie, poświęcimy temu osobny odcinek. Okay. Drugim takim elementem to by były tak domy zalane i domy, które są świeżo zbudowane i domy po jakimś generalnym remoncie. Chodzi, żeby zlikwidować tak, chemię budowlaną. To jest bardzo ważna rzecz. Ludzie świadomi robią to, wiedzą dlaczego nie wszyscy robią. Ale tutaj też likwidując to w mieszkaniu, musimy trzyetapowo to zrobić. W przypadku grzyba musimy czteroetapowo, tutaj trzyetapowo. I żadne powtórne ozonowanie ozonatorami przemysłowymi nie da żadnego skutku. Wierzcie mi, nie da żadnego skutku, jeżeli nie będzie tlenowy i katalityczny, nie będzie stosowany, ono nie rozłoży tych czynników. To mieszkanie nasyci się jeszcze bardziej substancjami, które są negatywne dla zdrowia człowieka. Także trzeba uważać tutaj, kogo się bierze i jak to wykonuje te procedury różne. Sanitarne. No tak, to sam jestem zaskoczony, bo sam do niedawna też ozonowałem sobie swoje pomieszczenia. No właśnie na taki najbardziej popularny sposób, czyli generator ozonu, jakiś taki powiedzmy nieprzemysłowy, nie tylko domowy i zamknięcie pomieszczenia, uruchomienie programu, później przewietrzenie. Właśnie z tego powodu doprowadziłem do konfrontacji Darka z Jackiem Safutą, który u mnie też na wykładzie w spotkaniu Wolnych Ludzi w maju właśnie dużo mówił negatywnie o tym, ale z tego powodu, o którym mówi właśnie Darek. Czyli to by się zgadzało to, co Jacek mówi, natomiast to w jakimś sensie jest jeszcze z braku wiedzy i o urządzeniach ogólnie dostępnych na rynku. Tak. No więc ta wiedza nam się dzisiaj tutaj bardzo, bardzo twoja przydała, bo w tej chwili dużo... Ozonowanie ozonowaniu nierówne. Urządzeń się na rynku też pojawia, prawda? I tak, tymi urządzeniami, ponieważ firmy, które produkują specjalistyczny sprzęt, one się z zasady nie reklamują. I wiedzą, gdzie, jak potrzebna jest na jakąś uczelnię, chemicy potrzebują, to wiedzą, że muszą do firmy berlińskiej się udać. Jak potrzebują medyczne, to wiadomo, że to jest całkowicie inny segment. Tam w internecie nie uświadczy się reklam, tak. Jeżeli chodzi. Natomiast te, które są reklamy tych firm, to one się nadają do ozonowania na przykład gleby. Ja bym tylko tu zastosował, w pomieszczeniach bym ich w ogóle nie stosował, przemysłowe. I tutaj jest pomysł, musimy na ten temat porozmawiać, żeby robić takie zestawy do ozonowania właśnie, jak ktoś ma działkę, trochę grządek, a nie wie, czy jest... Ja w tunelu też ozonowałem. Tak. Bardzo dobra rzecz. I tutaj ten temat rolniczy, ale to może poruszymy sobie w odrębnym odcinku te sprawy rolnicze. Darku, ogród zimowy często też ozonuję, dlatego że ja tutaj w tej części takiej botanicznej mam różne roślinki, a jak mi się wypluwają kurczaczki, no to ja nie daję je od razu na zewnątrz, dlatego że tam jakieś tam ptaki łowne, prawda, to one po prostu by mnie je, a potem jeszcze na to wszystko lis przychodzi, więc ja je tutaj puszczam sobie i one sobie tam grzebią, przy okazji zasilają naturalnie ziemię, tak. A potem ozonuje, prawda, pomieszczenie i brzeg mi się od żony obrywa, i bo to jakaś taka się ptaszarnia się robi, prawda. Tak. Bardzo dziękujemy ci za to, że mogłeś wystąpić w tym naszym programie i tą rzetelną wiedzę. Ja myślę, że spróbujemy jeszcze z jeden odcinek nakręcić, może nie jeden, a więcej, bo temat ozonowania żywności jest bardzo ważny. Tak. Taką pogadankę warto
z kimś, kto ma rzetelną wiedzę, zrobić, bo to pozwala nam na to, żeby, jeżeli już korzystamy z tych możliwości, z tych technologii, robić to w sposób prawidłowy. A tym bardziej, że wchodzą dodatkowe urządzenia i jeszcze z możliwościami wykorzystania też plazmy, prawda? To może być po prostu... To jest... Ja będę Cię prosił jeszcze o to. A tymczasem na razie dziękujemy i do następnego odcinka. Dziękujemy.